Od 1 lutego 2021 roku można składać wnioski o świadczenie 500. Jeśli zapomnicie o tym formalnym wystąpieniu, dodatek nie trafi do Waszych rąk albo będzie przekazany w okrojonej wysokości. By utrzymać ciągłość wypłaty świadczenia, nowy wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 czerwca. Jeśli między 1 lutego a 30 czerwca wniosek nie zostanie złożony, potencjalni beneficjenci nie otrzymają świadczenia za za czerwiec. Wnioskodawcy, którzy złożą dokumenty po 1 sierpnia, nie dostaną pieniędzy za czerwiec i lipiec. Przez pierwsze dwa miesiące naboru wnioski można składać w wersji elektronicznej. Wystarczy dostęp do portalu. Bankowości Elektronicznej lub portalu Empatia oraz posiadanie profilu zaufanego. Nabór wniosków w wersji papierowej rozpocznie się 1 kwietnia. Wnioski, zarówno elektroniczne, jak i papierowe, złożone do 30 kwietnia, spowodują wypłatę świadczenia do końca czerwca. Beneficjenci, którzy zawnioskują o 500 plus w maju, dostaną przelewy do końca lipca. Wnioski składane w czerwcu zaowocują wypłatą do końca sierpnia, a te, które trafią do MOPR-u w lipcu, oznaczają wypłatę do końca września. W tym roku zmienił się okres rozliczeniowy 500 plus. Świadczenie z tegorocznego wniosku będzie obejmowało okres od 1 czerwca do 31 maja przyszłego roku.